Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zagadnienie poruszymy. Jakie? Otóż poruszymy temat tego, co widzicie tutaj przede mną, co leży. Natomiast nim do tego dojdziemy, chcę zaprosić tych, którzy po raz pierwszy oglądają mój kanał, aby się przyłączyli do komentarzy, do udzielania porad, bo generalnie założenie kanału jest takie, by nam żyło się łatwiej, czyli dzielimy się poradami, jeśli chodzi o kwestie napraw różnych związanych, czy w pojazdach, czy powiedzmy jakichś tam innych. Także zapraszam naprawdę bardzo mocno do komentarzy, do jakichś tam porad również. Jeżeli macie potrzeby, piszcie. Ja jak mogę, to pomogę. Jak czegoś nie będę wiedział, bo nie jestem w stanie wszystkiego wiedzieć, to myślę, że ktoś wam pomoże. Generalnie, temat dzisiejszy poruszamy jaki? Mamy przed sobą tu, jak widzicie, elektrozawór, czy zawór magnetyczny, jakbyśmy go do niej chcieli ująć. Znaczek Citroen Peugeot, montowany w bardzo wielu pojazdach, a jest to zawór służący do czego? Do regulacji ciśnienia oleju. Nie będziemy poruszali tematu kwestii innych, jak takich, czy coś z tym można zrobić. Wiele osób zastanawia się i pisze czasem w komentarzach, jak gdzieś tam czasem widzę w internetach, ludzie opisują. Ktoś by chciał go rozwiercić, ktoś by chciał go, powiedzmy, zmodernizować, zaślepić i tak dalej. Od razu wam powiem rzecz jaką. Nic bardziej mylnego i nic bardziej innego naciągający was na niepotrzebne koszty nie wyjdzie z tego. Generalnie z zabiegu rozwiercania nie wyjdzie nic. Otóż powiem wam jedną rzecz taką. To jest zawór, który jest powiązany z czujniczkiem. Zaraz do tego czujniczka dojdziemy. Zwykły zawór elektromagnetyczny, który możemy sobie wysterować prądem, jakimś regulatorem PWM-a. Co posiada? Posiada, wiadomo, jakiś filtr, żeby gdzieś tam śmieci, opiłki go nie przyblokowały. Wlot, wylot, wiadomo, na jakiej zasadzie uszczelnienie. Dwa piny wyjściowe do ceweczki. Nie sugerujmy się tu wtyczką, bo to jest elektrozawór, który przechodził przeze mnie różne zabiegi typu katowanie i tak dalej. Chciałem sprawdzić, na ile on jest wytrzymały, na ile się w praktyce sprawdza. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie tym, którzy zadają takie pytania i chcieliby zadać ewentualnie, czy taki elektrozawór można by było w jakiśkolwiek sposób, czy ogólnie, czy coś można by było z nim zrobić, żeby się go pozbyć. Bo jak wiecie, po co jest zamontowany, no to nachodzi myśl, kurka, pasowałoby go zdemontować, zaślepić. Natomiast od razu powiem wam rzecz taką. Nie podchodźcie do takiego zagadnienia. Niepotrzebne koszty sobie możecie zrobić. Pominę kwestię, że możecie sobie wytoczyć tulejkę swobodnym przelotem, przepływem oleju, bo wiadomo, jest wejście, jest i wyjście, żeby sobie to przepływało. Natomiast ktoś się postarał bardzo dobrze o co? O to, żeby nasz czujniczek zamontowany, który jest, monitorował ciśnienie, jakie zawarte jest tutaj. A po co? A no właśnie po to, żeby tacy jak wy teraz oglądający z tym nie mogli nic zrobić. Dlaczego? Dlatego, że w mapie silnika jest odczyt parametrów nie wychyłu tego zaworu, tylko tego, co po wychyle tego zaworu się dzieje. Czyli wartość ciśnienia na każdym stopniu jest sprawdzana, mierzona właśnie poprzez ten czujnik. Czyli każdy jeden odchył elektrozaworu, ale nie w sensie odchyłki jakichś parametrów, tylko wychylenia jego tłoczka jest monitorowany bardzo mocno tym właśnie czujnikiem, który pozwoliłem sobie tutaj otworzyć, podzielić się z wami taką informacją.
żebyście wy o tym wiedzieli. Taki czujniczek siedzi sobie zamontowany obok tego elektrozaworu i on sobie monitoruje co? Monitoruje sobie niskie ciśnienie, monitoruje sobie średnie ciśnienie, wysokie ciśnienie, czyli generalnie podąża za naszym elektrozaworem, a nasz elektrozawór podąża za wysterowaniem z naszego sterownika silnika przez EQ PWM-em, który steruje za pomocą dwoma przewodami tutaj naszą ceweczkę. I ceweczka sobie wyciąga tłoka bardziej albo mniej i ten przepływ oleju jest albo większy, albo mniejszy. No i fajnie by było, gdybyśmy mieli możliwość włożenia zamiast tego elektrozaworu zwykłą przelotkę uszczelnioną O-ringiem. No i ten olej by sobie ładował pod ciśnieniem takim, jakie da nasza pompa oleju. A wiadomo, że nasza pompa oleju i tak daje ciśnienie im większe, tym wiadomo, że obroty są wyższe. Ale do tego mieliśmy kiedyś zawory do regulacji ciśnienia, które sprawdzały się w tysiącach procentów i żyją do dzisiaj i będą żyły. Natomiast czy te będą żyły, nie chcę się wypowiadać. Wyciągnijcie sobie sami wnioski z tego. Natomiast rzecz jest jaka. Z tego czujnika ciśnienia oleju nie wychodzi tradycyjnie, jak zwróciliście uwagę, jeden sygnał, jeden przewód. Wszystko by było fajnie, pięknie, gdyby wychodziła jedna wartość pomiaru, czyli jednym przewodzikiem wychodziła informacja o wartości jest ciśnienie bądź nie ma ciśnienia. Tutaj akurat w tym przypadku takiej wartości niestety nie ma. O ile nasz komputer w pojeździe to ciśnienie rozpoznaje, czy ono jest, czy nie ma na podstawie czujnika, o tyle jest jeszcze właśnie ten pomiar tego ciśnienia, jak jest w aktualnym momencie. I po rozwierceniu takiego elektrozaworu, czy wsadzeniu zaślepki, bo już też spotkałem się z takimi rzeczami, że gdzieś tam ktoś chce stworzyć zaślepkę, wsadzić, wcisnąć i jeździć, będzie problem z ciśnieniem oleju wychwytywany przez nasz sterownik, a jak wiecie, błędy zapisywane są w ramki. Ramki po którymś momencie odpalenia wyrzucą to jako błąd, silnik przejdzie w tryb awaryjny, no i niestety do czego to dojdzie? Do tego, że zostanie wasz rozruch silnika zablokowany. Dlaczego? Dlatego, że nasz EQ samochodu rozpozna nieprawidłowość, jeśli chodzi o kwestię ciśnienia oleju, a wiadomo, że ciśnienie oleju odpowiada za pracę silnika, za jego bezpieczeństwo, tak w cudzysłowie, co prawda, nie? W każdym bądź razie robi sobie pomiar na bieżąco. Ja teraz pokażę wam jedną rzecz, co w takim czujniku siedzi w środku. Nie każdy będzie się chciał podzielić taką informacją z wami. Włączymy sobie tutaj mikroskop. Proszę bardzo. Sprzęcik odpalamy. Poszedł. No i tak, bierzemy nasz czujniczek. Tak jak widzicie. Wkładamy go w podstaweczkę, żeby nie było, że ja podstawiam coś innego. Widzicie? Tu jest nasz czujniczek. Wkładamy go pod nasz mikroskop. I o właśnie, zobaczcie. W naszym czujniczku pomiaru ciśnienia oleju jest więcej parametrów odczytywanych, niż się nam wydaje. Siedzi elektronika, która sobie to monitoruje i oprócz jakiegoś bardzo mocnego emulatora, który musiałby na bieżąco monitorować nasze ciśnienie i podawać wartości, nie zrobimy naprawdę nic. Ktoś postarał się o to, żeby te odczyty tego ciśnienia były robione na bieżąco i tak jak widzicie z tej elektroniki tutaj ustawimy troszeczkę ostrości. Wychodzi odczyt na 4 pinach różnych wartości. Dlatego też oszukanie tej elektroniki, no niestety, na taki chłopski, powiedzmy, sposób jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Także jeżeli byście potrzebowali i chcieli zmodernizować, to od razu wam wybijam z głowy taką rzecz. Póki na razie nie róbcie tego. Dlatego, że spotkacie się z konsekwencjami takimi, że zostanie wasz błąd złapany w trybie awaryjnym, no i niestety dalsza jazda będzie niemożliwa. Jeżeli macie jakieś inne pomysły,
jakieś inne koncepcje związane z tym, zapraszam do komentarzy. Póki co, na razie, tak to wygląda, jak wygląda. Ktoś się o to postarał, żeby nasze starania niestety poległy. Oświetlimy to troszeczkę bardziej. I tak jak widzicie, cztery kanały wyjściowe monitorowane są. Także niestety, bardzo mi przykro, ale utknęliśmy w pewnym martwym jak na razie punkcie. Także nie róbmy z tym nic, tylko musimy niestety jeździć, a później się z tym martwić. Także póki co, dziękuję za oglądanie filmu. Wyciągnijcie sami konsekwencje, wnioski, bynajmniej wnioski, bo konsekwencje to powstaną później, a myślę, że raczej na pewno. W każdym razie, jak filmik się komuś przydał i wyciągnął to jako poradę, to poproszę o łapeczkę w górę. Do komentarzy zapraszam, dzielimy się informacjami, dzielimy się tym, czym możemy. Udzielamy porad, żeby żyło się nam o wiele łatwiej. Także póki co, na razie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. No i nie dajcie się bynajmniej naciąć. Hej!